Hej, słuchajcie, jeżeli ktoś się jeszcze zastanawia, czy w tym roku zrobić nalewkę albo wino z czeremchy, to się nie zastanawiajcie. Teraz jest idealna pora, jeżeli ktoś z Was jest z Łodzi albo okolic, albo może podjechać w okolice Selgrosa na Widzewie, między Widzewem a Janowem, dajcie znać na maila w opisie, podam Wam dokładne namiary. Tutaj jest co najmniej 50 takich drzewek, które pięknie obrodziły w tym roku. No zobaczcie po prostu, jakie kiście, te drzewa się aż uginają. A drzewka są niczyje, więc można sobie tutaj przyjść spokojnie, pozrywać. Nikt Was nie będzie ganiał. A nalewka i winko są przepyszne. Nalewki nawet czasami nie trzeba dosładzać. A te są tak słodkie, że na pewno nie trzeba będzie dosładzać. Trzymajcie się, hej, do roboty.